Cześć, witam, Kasper Midlafan Sportu, z nami nie kto inny, tylko Zbigniew Bartman. Cześć Zbychu. Siemanko. Zawsze miło Cię widzieć. Również. Sportowa dusza, to uwielbiam. Słuchaj, było dzisiaj spokojnie ze strony Twojego oponenta, a niezbyt spokojnie ze strony gościa, który chce z Tobą walczyć. Jak to jest? Nie wiem, dziwna sytuacja. Generalnie mieliśmy chyba takie rozdwojenie przez chwilę, co się dzieje, bo Adrian w końcu startował do wszystkich, bo w tym momencie zwariował, no 5-1. Także ja nie wiem, czy on przed konferencjami coś bierze i później nie kontroluje emocji, czy co, ale no, było wesoło, no troszeczkę rozrywki dostarczył na pewno. Co tam z obrażaniem jego rodziny, to jakieś bzdury, tak z tego co zrozumiałem, to jakieś absurdalne historie? Nie, no totalnie jest w błędzie, myślę, że nie zrozumiał, co do niego powiedziałem. No nie powiem, że dam sobie obie ręce obciąć, ale jestem wręcz stuprocentowo przekonany, że nie powiedziałem do niego bękarcie, tylko że powiedziałem mu, że zachowuje się jak rozwydrzony bękart. No i zweryfikujemy to, no bo to jest nagrane, więc myślę, że federacja może to w łatwy sposób zweryfikować. No i tyle, no. Wiesz, no ja zwróciłem uwagę na jego zachowanie, ja nie mam zamiaru tu nikogo wyzywać od kurew, tak jak on mnie, czy o jakichś innych najgorszych, no bo jakby nie godzi się to z moją ideą, no. Słuchaj, jak po świętach, rozumiem, że nie ruszyłeś zbytnio, nie mogłeś nic ruszyć, czy to serniczka, to może ruszyłeś, ale jakieś imprezki świątecznej to nie zostało, słuchaj, 2 dni do walki, rozumiem, że podchodzisz do tego bardzo na sportowo, więc jeszcze jakieś rozruchy w święta były, czy raczej odpoczynek i totalny chillout? Tak, zdecydowanie na spokojnie i na sportowo, bo i 25 trenowałem, i 26 trenowałem, także intensywnie, ale ja tak lubię, także spoko. No na sportowo, wiesz, no mój rywal ma dużo większe doświadczenie ode mnie, dużo dłużej trenuje sporty walki, jest zdecydowanym faworytem, więc ja nie mogę sobie pozwolić na obijanie, odpoczywanie, tylko każdy czas muszę wykorzystać do maksimum, żeby podnieść swoje umiejętności. No właśnie, a propos twojego rywala, słuchaj, nie jesteś faworytem na Fortunie, czyli na oficjalnym bookmanerze Cloud, nie jesteś faworytem, jesteś wręcz underdogiem. Czy dla ciebie to dobrze, że taka presja może lekka z ciebie schodzi, czy kompletnie w ogóle na to nie patrzysz, że jednak to oni są, znaczy to, że twój przeciwnik jest faworytem w tym pojedynku? Wiesz, generalnie większość sportowców ma tak, że największa presja, jaką czują, to jest ta, którą wywierają sami na sobie. I tak naprawdę ja presji nie mam żadnej. Jedyną presję, jaką ja mam, to tą, którą ja wywieram na sobie, bo chcę się zaprezentować dobrze dla moich trenerów, którzy poświęcili mi czas i trenowali. Chcę się dobrze zaprezentować dla mojego klubu, który reprezentuję i że nie trenują tam ogóry, tylko że każdy, kto przychodzi, nawet z ogóra można zrobić fajtera, tak jak w moim przypadku. I mam nadzieję, że zaprezentuje się bardzo dobrze. No. Słuchaj, no właśnie, gadałem z Błażejem, on powiedział, że wiele osób do niego pisze też z siatkarskiego tam grona, nie wiem, czy to ci nie prawda, bo mi nie pokazał, że tam życzą powodzenia Błażejowi, co mnie lekko zdziwiło. Czy ty w ogóle myślisz, że to może być prawda, że masz takich troszkę wrogów po tej stronie siatkarskiej, tego siatkarskiego świata, że dla piłkarza mówią powodzenia, no mi to się w głowie nie mieści. Wiesz co, no jakby wszystko można powiedzieć bez potwierdzeń, bez dowodów, a czy tak jest? Być może tak jest, wiesz, no jakby w każdym środowisku, w którym jesteś, są ludzie, którzy cię lubią, są ludzie, którzy cię nie lubią. Także spoko, no jak mu życzą powodzenia, można kibicować komu się chce. Ja mam totalny luz z tym. Ale ostatnio trochę cię dotknęła ta sytuacja, o której wyciągnął Błażej o Michale Kubiaku, o tym konflikcie waszym. No wiem, że wiele osób tego nie wie. Ja wiem, bo się tym interesuje, że przecież ty grałeś z Michałem w dwójkach w plażowych mistrzostwach Europy, świata. Tak było. Wiele osób o tym nie wie. Oni myślą, że tylko wygraliście w reprezentacji, że po prostu byliście kumplami z kadry, a tutaj to ma głębsze dno. Ale ja nie chcę absolutnie do tego pić, bo nie o to mi chodzi. Ja taki nie jestem. Chodzi mi bardziej o to, czy ciebie to gdzieś tam dotknęło, że Błażej po prostu wyciągnął taką szpilę w stosunku do ciebie i do Kuby, do Michała Kubiaka. Czy mnie dotknęło? Ja uważam, że to po prostu zupełnie nie na miejscu i niepotrzebne. Jest jakby sytuacja między mną a Michałem, która miała miejsce już 11 lat temu. I ani wydaje mi się z szacunku do mnie, ani z tym bardziej z szacunku do Michała, jeżeli on nie chce o tym mówić, takie rzeczy nie powinno się wyciągać, no także to tylko tyle, nie? Ja jakby, tak jak i w przypadku Adriana Ciosa, ja jestem osobą, która wie co mówi i która bierze odpowiedzialność za swoje słowa i nie ma jakby może problemu z tym, żeby ponosić konsekwencje swoich słów, wielokrotnie ich ponosiłem. Także tylko nie ma sensu po prostu wchodzić między wódkę a zakąskę i wcinać się w dwa tematy, o których nie ma się pojęcia, bo nie ma pojęcia. A druga kwestia, było to 11 lat temu. No.
Jasne, no nie ma co do tego wracać, ale dzisiaj jak stanąłeś z Adrianem ciosem już face to face, to powiem ci, różnica wzrostu jest ogromna, to w ogóle hit, no ale hit, no po prostu taka jest, ale już trochę zdygał, co? Widziałeś to, że trochę zdygał. Zaczął cię trochę tam, wiesz, lekko przepraszać, że to może nie do końca tak jest. Znaczy nie wiem, czy zdygał, wiesz, no ja myślę, że on do końca, tak teraz zaczynam to może trochę dostrzegać, nie jest taką osobą, na jaką się kreuje. I może zreflektował się, tak, że zreflektował się, że nie wypada. Zresztą to, co mu powiedziałem na początku panelu, ja też widzę, że już troszeczkę się uspokoił, przestał się tyle drzeć, chociaż pod koniec panelu jakby wrócił do tych swoich najgorszych zachowań. No nic, no zobaczymy, jak będzie ta walka, no to będzie. Na razie to mnie interesuje piątek i przeciwnik, który właśnie tam stoi. Nie, przecież ja też go nie zaczepiam. No. Tylko wiem, że jest mocnym przeciwnikiem, będzie ciężka dla mnie walka, ale dla niego również ona będzie bardzo ciężka. Przeprowadzałeś twój okres przygotowawczy w 100%. Widziałem oczywiście na Instagrama, życie to trochę co innego, ale ja wiem, że raczej jak już to robisz na 100%, ale rozumiem, że po walce, bez względu na to, czy wygrasz, czy przegrasz, piona będzie po sportowemu z Błażejem. Myślę, że tak, no wiesz, jakby doceniam też to, że zmienił troszeczkę ton i w dniu dzisiejszym był typowo sportowo, więc jakby mam do tego pełen luz i szacunek. A walka, no tak jak mówisz, ja jestem zadowolony ze swoich przygotowań, dałem na nich maksa, na tyle czasu, ile miałem i na tyle, ile miałem dystansu do niego sportowego, udało mi się nadrobić maksa, więcej w tym czasie nie byłbym w stanie nadrobić, no i zobaczymy, czy to wystarczy. No i przypominamy, że to jest tylko stójka. Tak, to jest K1. Mhm. No to Zbychu, wielkie powodzenia, łapy masz wielkie, więc tak wiesz, żeby chodziły, no. Dokładnie tak, no, wielkie to nie najważniejsze, ważne, żeby były szybkie i celne. Dokładnie. Wielkie dzięki, stary, i powodzonka. Dzięki. Dzięki, Morto.